stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3. Jesteśmy na 52. Derbach Warszawy. Witają Państwa bardzo serdecznie. Kazimierz Węgrzyn. Jacek Laskowski. Przed chwilą 13-letnia Weronika Wojtaszek. I 23 tysiące ludzi na stadionie odśpiewali sen o Warszawie, czyli ten nieoficjalny hymn gospodarza dzisiejszego meczu. Po raz pierwszy derby na odnowionym stadionie Legii przy udziale kompletu publiczności, przy udziale 1400 widzów, którzy są kibicami Polonii, którzy też tutaj wcześniej zajęli swoje miejsca i czekają na wielkie widowisko, tak jak my. Za chwilę poznamy składy, w jakich ten mecz rozpoczną oba zespoły. Polonia Warszawa, bramce Sebastian Przyrowski. Numer 5, George Czotra. 6, Tomasz Jodłowiec. 7, Janusz Gancarczyk. 10, Adrian Mierzejewski. 18, Łukasz Trałka. 20, Patryk Rachwał. 21, Maciej Sadlok. 24, Jakub Tosik. 32, Bruno. 90, Artur Sobiech. Co zwraca uwagę w składzie, który dziś wystawia Teo Bos, że Gancarczyk za Smolarka na lewej stronie pomocy, że Mierzejewski jest zdrowy na tyle przynajmniej, żeby móc zagrać, a to jest szalenie ważny piłkarz dla Polonii, że Tosik wraca po kartkach. Tak, na pewno Mierzejewski, Bruno to będą tacy piłkarze, którzy będą takimi wolnymi elektronami, którzy będą schodzili raz do boku, raz ze środka. Gancarczyk na pewno potwierdził na treningu, że jest w dobrej formie i dlatego to on zastąpił dzisiaj Smolarka. Tak jak już mówiłem, Trałka i Rachwał to są piłkarze, którzy będą chcieli odbierać te piłki w środku pola. Wiemy, że tam będzie grał tylko jedyny defensywny w Legii, jedyny defensywny pomocnik Wrdoliak. I to jest szansa, moim zdaniem, dla Polonii Warszawa. Kogo na ławce rezerwowych dzisiaj ma Teo Bos, Michał Kliwa, Dariusz Pietrasiak, Eusebiusz Smolarek, Daniel Gołębiewski, Paweł Wszołek, Łukasz Piątek, jeden z bohaterów tych pierwszych derbów i nowy człowiek Miloš Adamović. Brakuje kontuzjowanych Andreu i Mynarza, a w składzie nie zmieścili się Kokoszka, Brzyski i kolejny nowy piłkarz Riekisz, to jest Białorusin. Pora na gospodarzy. Legia Warszawa, drużyna Macieja Skorży, Wojciech Skaba w bramce. Michał Hubnik, numer 7. 9, Manu. 14, Jakub Wawrzyniak. 15, Iñaki Astiz. 17, Marcin Komorowski. 18, Michał Kucharczyk. 21, Iwica Wrdoliak. 25, Jakub Brzeźniczak. 27, Alejandro Cabral. I 32, Mirosław Radowicz. Jedenastka gospodarzy ustawiona jest na boisku w taki oto sposób. Tak, ale to chyba takie ustawienie nie będzie już. Trener Skorża w wywiadzie przedmeczowym zasygnalizował, że Wrdoliak będzie jedynym takim właściwie piłkarzem odpowiadającym za defensywę. Natomiast Radowicz myślę, że cofnie się trochę i razem trochę przed Wrdoliakiem będzie Cabral i Radowicz. I to oni będą też musieli pomagać Wrdoliakowi właśnie tutaj w środku pola. To nie będzie tylko Radowicz, który będzie musiał, czy będzie grał w ofensywie, tylko też będzie musiał pomagać w defensywie Wrdoliakowi, tak samo jak Cabral. Na ławce rezerwowych Legii dzisiaj Antolowicz, Gol, Kelhar, Kneżewicz, Wolski, Ogbuke dostał już pozwolenie na pracę, dostał już wizę, Felix Ogbuke, to Nigeryjczyk sprowadzony z Apollonii Limassol i dobrze znany kibicom Tekszyr Chiniama. Nieobecni kontuzjowani Szałachowski, Rybus, Kiełbowicz, Jędrzejczyk. Za żółte kartki pauzuje Borysiuk. W składzie nie zmieścili się Łukasik, Mezenga i Żyro. Składy znamy, pora spojrzeć na loże. Stefan Białas, Stefan Majewski, Paweł Janas. Oj, jest dziś jest dobra okazja, niedzielne popołudnie, żeby na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej popatrzeć na to derbowe spotkanie, szalenie ważne dla obu zespołów. Szalenie. Wisła na dzień dobry, dwa zwycięstwa. Legia, żeby mieć kontakt z Jagiellonią, z Wisłą i jednocześnie z Lechem, który goni czołówkę, to też musi wygrywać. Polonia, jeżeli marzy o pucharach, to też nie może dzisiaj tego spotkania przegrać, bo ta różnica zrobi się jednak trochę za duża. Tak, dlatego jestem przekonany, że dzisiaj będziemy oglądać dobry mecz. Dobry mecz dlatego, że to, co powiedziałeś, tutaj nikogo remis nie będzie zadawalał. Polonia Warszawa na pewno będzie walczyła o 3 punkty, bo strata tutaj punktów oddala ich od pucharów, a wiadomo, że jeden cel do pucharów, Puchar Polski już im uciekł. W tej chwili będą chcieli jak najlepiej tutaj zaprezentować się w lidze. Dlatego myślę, że będziemy mieli ciekawy mecz. Obie drużyny już tutaj widzieliśmy przygotowane do wyjścia. Już w tej chwili wyprowadzone na boisko przez Huberta Siejewicza, sędziego z Białegostoku. Pan Hubert prowadzi dziś 10. mecz w tym sezonie, 106. pierwszoligowy w karierze. Po raz trzeci prowadzi stołeczne derby. On między innymi sędziował ostatnie zwycięstwo Legii w derbach. To było w kwietniu 2006 roku. Legia wtedy w drodze do mistrzowskiego tytułu wygrała
przy Konwiktorskiej. Prowadził również pierwsze derby po tym, jak Polonia przejęła miejsce Groklinu w Ekstraklasie. Tu na tym stadionie, tylko jeszcze przed renowacją, przed jeszcze w starym stadionie Legii był remis 2-2. Gorąco przywitane oba zespoły w czarnych strojach. Polonia, biało-czarnych, Legia. No i robi się gorąca atmosfera. Niepotrzebne popisy pirotechniczne, oby tylko jak najdalej od boiska. Jeśli już ktoś tam coś z tych trybun rzuca, miejmy nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na mecz i na to, co tutaj się będzie za chwilę działo. Ciekawi jesteśmy drugich występów ligowych obu drużyn. No dla Polonii to już jest występ czwarty w tym sezonie. Legia, przypomnijmy, Polonia zdążyła z odpaść z Pucharu Polski. Legia w tygodniu zagrała w Chorzowie z Ruchem, tam zremisowała 1-1 w pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu Polski. Między innymi była okazja do tego, aby zadebiutował w nowej drużynie Janusz Gol, ale dziś nie na gola postawił Maciej Skorża, tylko na Cabrala. Ilicza Wrdoliak i Adrian Mierzejewski w kapitanami obu zespołów. Obu tych piłkarzy występ stał pod znakiem zapytania. Wrdoliak, pamiętają Państwo jego upadek, szalenie niebezpiecznie wyglądający w pierwszym momencie na stadionie Krakowi. Tam była konieczna szybka interwencja i badania w szpitalu, ale z tym kręgosłupem szyjnym wszystko okazało się w porządku. Już dwa dni temu mógł Wrdoliak wrócić do treningów. Natomiast Mierzejewski najzwyczajniej w świecie się przeziębił ze czwartkowego treningu, zszedł z wysoką temperaturą. Piątek w ogóle miał wolny, ale ostatecznie do gry jest gotów. Tio Boss, nowy szkoleniowiec Polonii. Są tacy, którzy twierdzą, że lada dzień zaczniemy o nim mówić. Były szkoleniowiec Polonii. Wiele będzie zależało od pana prezesa Józefa Wojciechowskiego, który ogląda ten mecz telewizji. Pozdrawiamy pana prezesa. A co Bukowicz, Tomasz Kiełbowicz na trybunach. Dobrzy znajomi. Tomasz Kiełbowicz wciąż Legii. A co po batach w Łodzi wczoraj tak zahaczył przez Warszawę, wracając do Kielc. 23 tysiące kibiców, wszystko gotowe do tego, abyśmy mogli rozpocząć. Mirosław Radowicz, Michal Hubnik na środku boiska. Maciej Skorża, to jest dla niego szalenie prestiżowe spotkanie. On debiutował w Legii, przegrywając 0-3 w derbach przy Konwiktorskiej. Bardzo, bardzo chce się zrewanżować. Szósty dzień marca, godzina 17. Derby w stolicy. Hubert Siewicz gwiżdże po raz pierwszy. Od razu piłka od Wrdoliaka na lewą stronę do Kucharczyka. Kucharczyk, kontuzjowany Rybus od Bukę, który jest lewym pomocnikiem, dopiero co uzyskał pozwolenie na występy w Legii. Dziś na ławce rezerwowych Kucharczyk, świadomie przestawiony na tę lewą stronę pomocy przez Macieja Skorzę. Zostawia piłkę Astis Skabie. A Skaba nie ryzykował. Musi tutaj uważać na tego najbardziej wysuniętego Artura Sobiecha. Na pewno ważna informacja dla Legii to że gra Wrdoliak. Wiemy, jakie miał problemy pod nieobecność Borysiuka. Legia nie miałaby za bardzo kogo tutaj w tej środkowej strefie jako defensywnego pomocnika ustawić. Dlatego myślę, że to jest ważna informacja dla Legii. Myślę, że Wrdoliak jest w dobrej formie. W środku Radowicz, on tutaj cofnął się trochę po piłkę, teraz ją holuje pod pole karne. Radowicz, ale zatrzymany przez trałkę. Ale bardzo dobre w tej chwili ustawienie, zejście kilku, czterech, pięciu piłkarzy do środka boiska Polonii Warszawa i uniemożliwili Radowiczowi kontynuowanie jakiegoś zagrania. Giorgio Ciotra wybijał tę piłkę, ale Legia pressingiem wysoko na połowie Polonii. Znowu kolejny raz. Bardzo fajnie w tej chwili Polonia Warszawa zawęża już drugi raz. To jest jak gdyby zagranie taktyczne. Pierwszy raz widzę Polonię w tym sezonie i muszę powiedzieć, że to jest chyba taka nowość. Dla mnie najprawdopodobniej tutaj trener taktycznie musiał z tym zespołem w ten sposób pracować. Alejandro Cabral i Jakub Wawrzyniak. Ci piłkarze są przy piłce. Cały fragment gry może być niebezpiecznie. Gol strzelony z rzutu wolnego. Jeden bezpośrednio przez Legionistów, przez Tomasza Kiełbowicza w rundzie jesiennej. Czy dziś skopiuje jego wyczyn Wawrzyniak? Daleko do bramki odsuwa jeszcze piłkarzy z muru Hubert Siejewicz. Trzecia minuta derbów
rozpoczęła się dosłownie przed chwilą. Skoncentrowany Wawrzyniak, piękny gol w meczu z Krakowią. Wawrzyniak, nawet się nie odbiła piłka od żadnego z polonistów, rozpocznie od bramki Przyrowski. Była szansa, było tylko dwóch zawodników w murze, można było to lepiej uderzyć. Stałe fragmenty gry olbrzymim atutem Legii, ale uwaga, Legia zdobyła w ten sposób aż 12 goli na 19 jesienią. Natomiast w tym meczu wiosennym z Krakowią wszystkie trzy bramki strzelone z gry. Oczywiście Maciej Skorża na pewno jest z tego powodu zadowolony, ale chciałby zapewne również, żeby te stałe fragmenty gry nadal były silną bronią jego drużyny. Czotra z autu. Zastanawiano się właśnie, jaki scenariusz, czy Legia dość agresywnie usiądzie na Polonii, na jej połowie, zagra bardzo wysoko, postara się zdominować te pierwsze minuty i to zdominować na połowie rywala, czy troszeczkę podpuści polonistów. Na ten pierwszy wariant wydaje się zdecydowali się gospodarze. Atmosfera jest na stadionie taka, że nawet jakby mieli w głowach wariant drugi, to myślę, że na boisku zaczęliby realizować ten bardziej ofensywny. Teraz była dobra. Dobre odebranie przez Rakwała w środku pola. Złe zagranie było, złe rozpoczęcie tej akcji. Na to na pewno Polonia Warszawa dzisiaj liczy. To, żeby odebrać tą piłkę w środku pola i szybko skontrować. I teraz taka próba miała miejsce. Czotra. Dalekie zagranie gdzieś w stronę Bruno. Za to rozpoczną poloniści. Jako ktośik, ja wiem, że wraca po kartkach. No, wraca z tej, w tym rozumieniu, że on powinien mógł zagrać z powodu kartek w meczu Pucharu Polski. I tam go zastąpił Adam Kokoszka. Dzisiaj Kokoszki nie ma w ogóle w meczowej 18. Wybija Brdolia, który tutaj ustawiono dość głęboko między stoperami. Wawrzyniak. Cieszy się Jakub Wawrzyniak z powrotu na lewą stronę. On podkreśla cały czas, twierdziłem i twierdzę, że jestem lewym obrońcą, nie stoperem. Trochę za późno zacząłem rozmawiać o tym z trenerami. Teraz pod nieobecność Kiełbowicza Wawrzyniak jest tym podstawowym lewym obrońcą Legii. Tosik. Po linii Wawrzyniak, jeszcze jedna interwencja, piłka w boisku. Dzisiaj panu Sielicza pomagają Konrad Sapela, Radosław Sielka. Liniowych jeszcze nie przedstawiłem, Tomasz Radkiewicz jest sędzią technicznym. Wysoko wyszedł Tosik, to on faulował. Już od pierwszych minut podejmuje walkę na tej lewej stronie boiska. Już jedna próba rajdu przedarcia się z piłką w pole karne. Astis, Brdoliak. Obawiano się w Legii, czy Brdoliak będzie mógł zagrać. Na razie Chorwata zabrakło tylko w jednym meczu. I proszę sobie wyobrazić, że to było przegrane tutaj z Kretesem spotkanie z Legią Gdańsk. Dwóch porażek Legia doznała na własnym stadionie w obecnych rozgrywkach z Bełchatowem i właśnie z Lechią, ale aż 8 meczów, zaczynając od dzisiejszego, podopieczni Macieja Skorży grać będą wiosną u siebie i Skorża nie ma żadnych wątpliwości, to musi być komplet punktów. Hubert Siewicz w krótkich żołnierskich słowach upomina Adriana Mierzejewskiego. Radowicz. Wypadł dość blado w pierwszym meczu z Krakowią. On sam zresztą zdawał sobie z tego sprawę. A już przecież od praktycznie tego meczu jesiennego z Widzewem zaczęto przedstawiać Serba, czy postrzegać Serba jako takiego lidera gry ofensywnej Legii. Wcale nie na skrzydle, tylko centralnie za napastnikiem. Tak, ale widzimy, Legia ma dosyć duże trudności z rozegraniem tej piłki, jak piłkę mają obrońcy. Dobrze zastawił się Hubnik, popatrzmy, bo jest szansa. Nie zdecydował się tutaj na strzał Radowicz. Manu. Manu. Czysta interwencja, Gancarczyk do spółki z Czotrą. Przerwali tę akcję legionistów. Astis dość bezpiecznie na aut. Brawo, brawo dla Legii w tej chwili za to, że nie pozwolili wyprowadzić piłki ze swojej połowy. Szybko przerwali tą akcję. Mogli wrócić, ustawić się tutaj w linii środkowej. Za otoczokiem w stronę Gancarczyk. Komorowski. W pierwszym meczu ligowym Astis do spółki z nowym człowiekiem w Legii, Słoweńcem Kelcharem, ale
No, nie był na pewno Maciej Skorża zadowolony z tej współpracy. Komorowski grać nie mógł z powodu kartek. I dziś zobaczymy, jak ta para stoperów Legii sobie będzie radziła. Mierzejewski z rzutu wolnego. Też kluczowa postać, jeśli chodzi o jesień w drużynie Polonii. Wiele bardzo dobrych meczów. No i awans do reprezentacji Polski. Bruno. Świetne zagranie. Bruno Tosik ma miejsce na dośrodkowanie. Tosik zagrał za mocno, za dużo siły włożył w ten centra. Było po co skupić się na tym dośrodkowaniu, bo byli gracze Polonii przed bramką Skaby. Dobre zagranie Bruno. W odpowiednim momencie włączył się Tosik, natomiast to dośrodkowanie musi być dokładniejsze. Przeciągnął tą piłkę, a była szansa, żeby dobrze dośrodkować. Teraz większą liczbą graczy. Jesteśmy na połowie Legii. To pierwszy taki przypadek. Sobiech! Skaba z kłopotami. Musiał go tutaj asekurować Astis. No i Legia nerwowo. I w sumie dość szczęśliwie. No była tutaj teraz duża nerwowość u Skaby. Widzieliśmy tam chyba Rachwał tą piłkę. Lekko odbił. Przypadkowa trochę piłka, ale tutaj Skaba, myślę, troszeczkę nerwowo tą piłkę wybijał. A ktoś, porównując Legię tę i Legię z poprzednich sezonów, mówił, no tak, Legia miała Fabiańskiego, a ostatnio przede wszystkim Muchę, który był czołową postacią całej naszej ligi, nie tylko Legii. Wydaje się, że klasowego bramkarza, takiego, który by trzymał mocno tę pałeczkę sztafety, którą tutaj zapoczątkowali. My już nie będziemy sięgać głębiej, ale Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Jan Mucha, tutaj takiego godnego zmiennika nie ma. Dużo goli Legia traci. Proszę sobie wyobrazić, że tylko dwie drużyny w Ekstraklasie straciły po 16 kolejkach więcej bramek. To Górnik i Krakowie. Mieliśmy teraz fajne rozegranie piłki przez Polonię Warszawy. Tutaj Kotra spalił tą sytuację za szybko przed pierwszą linię, widzimy, ale tutaj taka trójkowa, czwórkowa wymiana podań z pierwszej piłki mogła się podobać. Rzeźniczak, długa piłka, tutaj dobrze przyblokował Hubnik, Radowicz, przewraca się Mirosław Radowicz, duży spokój Huberta Siejewicza i chyba nawet nie protestuje za bardzo serio. Ale błąd Jodłowca, w tej chwili nie może się tak nabrać, widział, że do tej piłki już nie dojdzie. Radowicz jeszcze tą piłkę dziumną sobie, był naprawdę na dobrej sytuacji. Tutaj tylko Polonia Tosikowi zawdzięcza to, że nie straciła bramki. Sygnalizował zagranie ręką Mirosław Radowicz, ale oglądaliśmy tę powtórkę. Wydaje się, że tutaj kontaktu i zagrania ręką Tosika nie było. Tym razem upiekło się polonistom. Niedokładnie Brudolia. Sik z przodu, Bruno i sobie. Tak, ale tutaj trzeba właśnie grać z pierwszej piłki. Jest ciasno. Rafał stracił w tej chwili piłkę. Radowicz, Hubnik. Hubnik czeka tutaj na kolegów. Hubnik szukał Manu. Wybijał piłkę Czotra. Jeszcze nie koniec. Mocne uderzenie z dystansu. Hubnik nie dopadł do piłki, strzelał. Zdaje się, że Kucharczyk, będziemy mieli rzut rożny. Wydawało się, że ta piłka była do złapania. Przyrobski tutaj, myślę, że spokojnie tą piłkę powinien złapać. Radowicz będzie wybijał piłkę z narożnika boiska. Kontuzjowany Kiełbowicz nie ma już w Legii Iwańskiego. To wykonywanie starych fragmentów gry przechodzi tutaj na innych piłkarzy. Radowicz. Ciasno pod bramką, zła główka. I od bramki rozpocznie Przyrowski. Teraz jeszcze raz. Szarża Radowicza. To ujęcie nam powie najwięcej. I teraz to już taki pewny nie jestem. Ja myślę, że Tosik przebiegał. Tutaj nie było chęci w ogóle sfaulowania. Przebiegał, to no być może... To nie chodzi o faul, tylko czym on piłkę dotknął. To była za bliska odległość nawet, żeby tutaj mówić o tym, czy należał się karny, czy nie. No, myślę, że sytuacja do obejrzenia jeszcze raz.
Na spokojnie Manu, wyjście z bramki Przyrowskiego. Ale dobra sytuacja, wydawało się, że Manu nie ma szans dojść do tej piłki, dlatego Przyrowski wychodził. Myślał, że spokojnie ta piłka idzie do niego, natomiast Manu pokazał swoją szybkość. Widzimy tutaj, uniknął spalonego, dostał tą piłkę. Gdyby lepiej on skleił, myślę, że byłaby szansa to wykorzystać. Dobra interwencja Komorowskiego. Ale widzimy, że Legia gra z zaskoczenia takimi dłuższymi piłkami. I to już w dwóch przypadkach dało dobry efekt. Przedziera się Gancarczyk, zatrzymywany przez Rzeźniczaka. No ciężkie zadanie będzie miał Gancarczyk, bo Rzeźniczak to była postać, która by to najlepiej się zaprezentowała w tym pierwszym spotkaniu. Obok Hubnika, którego trzeba pochwalić i za dużą sytuację, dużą liczbę sytuacji strzeleckich, jak i za sposób zastawiania się. Rzeźniczak! To niesamowite teraz, jak broni to Sebastian Przyrowski. To był przypadek, że ta piłka została obroniona. Doskonałe właściwie zachowanie tutaj Rzeźniczaka po prawej stronie boiska, który nie dał jak gdyby szans Gancarczykowi. Włączył się do przodu około 80 metrów i jeszcze dokładnie wrzucił. Była szansa dla Legii. Naprawdę robi nam się świetny mecz. No Jakub Rzeźniczak dużo pracował nad centrami. On już popisał się piękną asystą w meczu z Krakowią. Teraz też dośrodkowanie, pierwsza klasa. Za chwilę to zobaczymy. Na razie jeszcze starcie z Sobiechem. Ale warto przypomnieć tę akcję sprzed kilkudziesięciu sekund. Rzeźniczak, proszę popatrzeć. Doskonała centra i Kucharczyk. Podobne ustawienie właśnie jak wtedy, kiedy strzelała bramkę Legia Krakowi. Hubnik troszeczkę bliżej, Kucharczyk zbiegający za jego plecami. Do niego wtedy też trafiła centra Rzeźniczaka. Po prostu trafił w Przyrowskiego. Gdyby trafił pół metra, 20 centymetrów w bok, myślę, że byłaby bramka dla Legii. Maciej Sadlok gra dzisiaj derby, ale on swoje derby miał tydzień temu. Jako jeszcze niedawny piłkarz Ruchu, dość szczególny sposób na pewno traktował mecz z Górnikiem Zabrze. A teraz już jako polonista i warszawiak uczestniczy w derbach stolicy. Czotra. Znów Legia wysoko, znów Polonia się tutaj gubi, nie jest w stanie utrzymać piłki w takiej sytuacji. Cabral. Traci piłkę Argentyńczyk, ale też wyłuskana ona spod nóg Gancarczyka. Wrzutka Radowicia. Czotra. Kompletnie nie zorientował się Rzeźnicza. Tak, zaryzykował i mogło to drogo go kosztować. Legia utrzymuje się przy piłce. Radowicz odszedł na tę swoją pozycję, na której najczęściej go widywaliśmy. Proszę, jak popatrzył piłkę Cabral, Radowicz. Radowicz, jest blisko Cabral, Radowicz. Nerwowo Sadlok. Wydaje się, że niepotrzebnie Radowicz znowu w ten tłok wchodził. Mógł troszeczkę odejść do środka boiska i tam szukać innego rozwiązania. Kolejny stały fragment gry pod bramką Przyrowskiego. Ale teraz Legia widzieliśmy w kwadracie 3-4 piłkarzy obok siebie próbowali rozegrać po ziemi tą piłkę. Lewą nogą Alejandro Cabral będzie zagrywał z narożnika boiska. Cabral ostro! To praktycznie był strzał na bramkę. Przejmuje tę piłkę Mierzejewski. Faulował Radowicz. Ale znów Mierzejewski nie miał nawet sekundy na to, żeby z tą piłką się odwrócić i ją zagrać, bo już miał na karku Radowicza. Trzeba pochwalić za to Legię właśnie, że nie pozwalają Polonii rozpędzić się. Od razu te akcje są jak gdyby kończone w zarodku. Przyrowski, daleka piłka gdzieś tam w stronę Sobiecha. Sobiech dobrze gra głową, wygrywa ten pojedynek, ale to zgranie nie trafiło do żadnego z polonistów. Gancarczyk za wysoko, Trałka za blisko linii środkowej. Za autu Rzeźniczak w środku gdzieś tam wypatrzył Cabrala. Dobre zagranie Manu do Hubnika. Hubnik, Cabral szukał Radowicza. Tak, ale widzieliśmy znowu agresywnie. Nawet Cabral
powiem szczerze, na razie bardzo pozytywnie wygląda. Tutaj też walczy, wszyscy walczą właściwie o piłkę, jeżeli chodzi o piłkarzy Legii Warszawy. Michal Bubnik, 10 lat, Simeon Łomuniec, w rundzie jesiennej 12 goli w 17 meczach. A teraz... Teraz już jeden gol w naszej lidze. Miał dobre wejście w sparingu z Widzewem już przed sezonem. Od razu strzelił dwa gole. Mierzejewski, oj, za ostro, zaatakowany przez Rzeźniczaka. To od biedy nawet mogło się skończyć żółtą kartą. Będzie upomnienie. Huberta Siejewicza, Mierzejewski pomału się zbiera. Jeszcze raz widzimy kompletnie spóźniony Jakub Rzeźniczak. Bruno, on będzie zagrywał ze całego, z tego rzutu wolnego. Oczywiście jakiś pod tym względem jakichś wybitnych osiągnięć, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, nie mają. Zobaczymy, jak rozegrają ten rzut wolny. Bruno. Skoncentrowany Skaba, gdzieś tam najwyżej sobie. On dobrze gra głową. Jest też blisko Łukasz Trałka i Odłowiec biega troszeczkę z głębi. Bruno. Dobra interwencja Wawrzyniaka. Jeszcze Mierzejewski. On już tam się znalazł po prawej stronie boiska w doli jak na. No widzimy takie plastry stabilizujące, rozgrzewające na karku, na szyi i widzę Wrdoliaka. To jeszcze po kłosie tego upadku na Krakowie. Tosiek, czy będzie wrzucał daleko? Znów gdzieś szukając Sobiecha. Sobiech, tak bardziej nad siebie. Jeszcze raz wyskoczył Sobiech. Wyjaśnia sytuację Kucharczyk. Z przodu tylko Hubnik. No Sadlak. Niepotrzebnie Sadlak spuszczał tą piłkę na ziemię. Musi ją od razu trafić z pierwszej piłki. Złe zagranie Czotry. Manu też się nie popisał. Trochę zanerwowo. Obie drużyny zaczynają swoje akcje. Cabral. Ale widzieliśmy dużą agresję Legii Warszawy. Odbiór piłki i dobra sytuacja wyjściowa do kontry. Radowicz. Rozpiera go energia. Trochę dłużej z dokładnością. Drugi raz już odskakuje piłka. Musiał to ratować na wślizgu, ale ratował to faulem na Rafale. Podoba mi się też organizacja gry Legii w środku pola. Widzimy, że to jest nie tylko Wrdoliak. Bałem się o to, że w defensywie będzie tylko Wrdoliak, będzie za mało, ale i Radowicz, i Cabral, i Manu z boku wchodzący. To są też piłkarze, którzy pomagają po stracie piłki od razu odzyskać tą piłkę i bardzo często im się to udaje. No i kolejny problem Mierzejewskiego. Tak, proszę nie sędziować chyba tutaj, Hubert Siewicz mówił, bo Mierzejewski się domagał kartki. No i powiedzmy sobie szczerze, no znów sytuacja, w której od biedy potem kartkę można by sięgnąć. Ale dzisiaj Hubert Siewicz pozwala na dużo, ustawił sobie ten celownik bardzo wysoko. Ja myślę, że zarówno w pierwszym przypadku tutaj Mierzejewski oczywiście był faulowany, ale podskoczył z nogami, tam podejrzewam, że nie ucierpiał. No teraz został nadepnięty na stopę przez Wrodiaka. Ale za takie rzeczy też uważam, że kartek nie powinno się dawać. Tu jeszcze jest dużo meczu, tu jeszcze może być ostro. Na kartki jeszcze, myślę, że trener Siewicz, sędzia Siewicz ma czas. Astix. Potknął się ale gdzieś pan. Teraz, gdyby szybciej, tutaj Gancarczyk, jest to szybki piłkarz, ale jeszcze ułamek sekundy szybciej, by wyłuskał tą piłkę Astizowi. No nie mają ani chwili oddechu stoperzy Polonii, ale i stoperzy Legii muszą się obawiać. Za to na pewno będzie kartka za wysoka. Ucierpiał Cabral. Stopa Tosika. Było bardzo groźnie. Ucierpiał Cabral, a Tosik ukarany żółtą kartką. Nie ma wątpliwości, że ta kartka się należała. Aczkolwiek nie dostał w głowę, tutaj myślę, że też Cabral przesadza. Wydawało mi się, że to groźniej wyglądało niż chyba było w rzeczywistości. Druga żółta kartka dla Jakuba Tosika, widzę. Gra już wznowiona. Ale co muszę powiedzieć, mamy bardzo dobry mecz. Dwie drużyny ustawione bardzo dobrze taktycznie, blisko siebie. Widzimy, na jakim polu jest gra. 30 metrów.
piłkarze naprawdę są jak gdyby spójni, biegają blisko siebie, pomagają sobie, naprawdę mamy dobre widowisko. Bubnik zdołał dośrodkować, Przyrowski, nieprzyjemnie ta piłka obniżała lot, tak do kozła, tuż przed bramką Przyrowski postanowił złapać ją. Jeszcze zanim skozłuje. Do tego dośrodkowania Kucharczyk był za daleko. Manut zamykał dalej tą piłkę. Gdyby spodziewali się szybciej weszli, byłaby wtedy szansa. Dobrze główką Komorowski. Był spalony w momencie zagrania piłki przez Komorowskiego. Tam znalazł się Chudnik za linią obrony. 10 przechwytów Brdoliaka. On tutaj naprawdę jak na 22 minuty, to widać, kto tutaj trzyma ten pressing w środku. Kto najczęściej te piłki wyłuskuje. Mierzejewski, opadnięty już tutaj przez właśnie Brdoliak. Tak, ale widzieliśmy jak Brdoliak poszedł do jednego. Piłka poszła dalej, poszedł do drugiego, następnie za nim. Naprawdę Legia może się podobać. Bruno, czy Bruno Astis, Wawrzyniak. Radowicz do lewej strony, Wawrzyniak. No, trudno to mówić o jakimś płynnym, szybkim rozegraniu, ale te piłkę regioniści utrzymują. Kucharczyk. Kucharczyk, przed nim Tosik. Wawrzyniak. Kucharczyk. Wawrzyniak od... Nogi Bruno. Mamy aut daleki. Pokazuje się w polu karnym Radowicz. Wraca za nim Trałka. Czeka Wawrzynia. Nieruchomo przed polem karnym Brdoliak. Teraz taki fragment troszeczkę spokojniejszej, bardziej statycznej gry. Gabriel. Nie opanował piłki, ale poloniści będą ją wyrzucać spod chorągiewki. Legia się aż nie cofnie, aż pod linię środkową, nie będzie miała tej Polonia znów za łatwo. Zerwał się wiaterek, dzisiaj taka marcowa pogoda. A to i słoneczko troszeczkę poświeciło w ciągu dnia, a i to śnieżek popadał. Także trudno jeszcze powiedzieć, jak w ciągu najbliższej półtorej godziny będzie ta pogoda wyglądała. Teraz zrobiło się troszeczkę chłodniej. Komorowski, Brdoliak. Brdoliak do Cabrala. Mówiłeś, że o Cabralu. On tak generalnie jest dla nas nie wiadomo, bo miał być wielkim odkryciem rundy jesiennej, ale w sumie później oglądaliśmy go tylko i wyłącznie jako zmiennika, bez większego wpływu na grę Legii. Teraz ma to być piłkarz, który już się przystosował do grania w naszej lidze. Tak, i widzimy, że radzi sobie nieźle, ma swoje miejsce na boisku, także... Przypadkowo, ale ta piłka przeszła do Radowicza, ale Radowicz nie spojrzał chyba na to, gdzie jest Tosik. Ale kolejny raz widzieliśmy, jak szybko Legia odebrała tą piłkę. Radowicz sam do środka, Radowicz, Chubnik! 1-0, Legia obejmuje prowadzenie, Michał Chubnik! Drugi mecz w Legii, drugi gol, 26. minuta spotkania. To, co Legia gra od początku, to im przyniosło sukces. Odbiór piłki zaraz po stracie. Odebrali piłkę 30-35 metrów od bramki. Szybko zagra. Wydawało mi się, że jeszcze Radowicz niepotrzebnie tak długo czeka. Szybciej mógł tą piłkę zagrać do Chubnika. Czekał. Widzimy, nie ma spalonego. Ta piłka przeszła. Nie wiem, czy tam jeszcze Sadlok tej piłki nie skierował do bramki. To jest bramka samobójcza. Tak, tę bramkę trzeba zapisać Sadlokowi. Uderzał Chubnik, ale od Przyrowskiego i od Sadloka później się ta piłka odbiła. To w pierwszym momencie chyba błąd popełnił też Ciotra, który nie trzymał linii spalonego. I dzięki temu Radowicz mógł spokojnie odgrywać piłkę do Chubnika. Ależ widzimy naprawdę zaangażowanie wszystkich piłkarzy Legii Warszawa w odbiór piłki. To naprawdę jest fajne, to mi się podoba. To, że tak spójnie Legia dzisiaj wygląda, tak agresywnie. Tak się gra w piłkę.
No, podał speaker nazwisko Michała Hubnika, ale tak po obejrzeniu całej tej sytuacji, no to tę bramkę zapisujemy Sadlokowi. Myślę, że tak również będzie ona wpisana do protokołu, a to istotne, bo no, Ekstraklasa oficjalnie prowadzi klasyfikację dla najlepszego strzelca. I opiera się na tym, co w protokole piszą sędziowie. Uwaga sobie! Szybka decyzja, dobra decyzja, aby uderzać z pół obrotu, z lewej nogi, ale trafia prosto w skabę. Ale była szansa, taka szybka odpowiedź. Właśnie często bramki padają, jedna po drugiej. Albo się strzela na 2-0, albo się dostaje na 1-1. Tutaj widzieliśmy też piłkarze Legii w obronie nie trzymali linii. Któryś z piłkarzy został i przez to nie było spalonego. Rozpoczyna skaba. Polonia Warszawa musi troszeczkę odważniej zacząć grać, też podjąć tą walkę, podjąć to ryzyko. Manu, dobry powrót Manu. Ale widzimy naprawdę dzisiaj dobrą dyspozycję Legii Warszawa. To są piłkarze, którzy są, że tak powiem, napakowani, walczą o każdy metr boiska. Spokojnie rzeźniczo. Dużo meczów u siebie czeka Legię wiosną, dużo ważnych meczów u siebie. No i na pewno Legia w tym wyścigu. Teraz trzeba to powiedzieć z Wisłą, z Jagiellonią. Kto wie, może i z Lechem o Mistrzostwo Polski. Będzie tych punktów przed własną publicznością bardzo potrzebować. Chudnik ma ciąg do przodu. Czeski napastnik ma taki naturalny strzelecki instynkt. W meczu z Krakowem zwróciłem na to uwagę, że strzelał kilka razy i za każdym razem wszedł bramki. Mimo że sytuacje nie zawsze były klarowne i dobre. Decydował się na uderzenia i z ostrego kontra i gdzieś za zasłony, za rywala i po prostu zna swoje zadanie na boisku, jest głodny goli. Manu ograł Czotrę. Manu, długa piłka do Chubnika, dobrze ustawiony Sadlo. Dobra, widzieliśmy, Manu od razu widział, że Chubnik rusza. Mówił trener Skorża przed meczem, że właśnie Chubnik jest takim piłkarzem, jak obrońca odbiera tylko piłkę, czy jest odebrana piłka w środku pola. Chubnik od razu wychodzi na pozycję i teraz mieliśmy tego doskonały przykład. Bo w tym starciu cierpiał Łukasz Trałka. A to jest szansa Sobiecha, patrzymy. I tutaj też nie było spalonego. Bardzo dobra decyzja. Tak, z lewej strony liniowego. Widzieliśmy, został tam bodajże Wrdoliak. I tutaj byłaby szansa. A to jest sytuacja, po której padła bramka. 26 minuta. Chubnik, Przyrowski, Sadlok nabiegł na tę piłkę. Tutaj nie mógł uratować się od tak, tego. Widzieliśmy, że Przyrowski tą piłkę złapał, ta piłka wychodziła, no ale niestety jak wraca się do bramki, ciężko się usunąć. Tutaj nie można mieć problemu do Maćka Sadloka. Tak się po prostu stało. Legioniści, jeśli w tym sezonie obejmują prowadzenie, to zawsze wygrywają. Nie było takiego meczu, w którym jako pierwsi strzeliliby bramkę i nie zdobyli kompletu punktu. Teraz nie warto przyjmować takich piłek, przekonał się w tej chwili Komorowski, ale mam na tak, Kucharczyk po wygranym pojedynku z Nosikiem. Manu jest już blisko Rzeźniczak, Manu. No nie wyszło mu to zagranie. Myślę, że jeszcze z Rzeźniczakiem mógł trochę pograć, tam było 2-2. Rzeźniczak wchodził, nie bardzo wiedział, gdzie ma wyjść Manu, gdzie ma mu tą piłkę zagrać. Jeden z piłkarzy, których najczęściej oglądamy na boisku Legii, Manu, Borysiuk, Wdoliak, to jest taka trójka prawie że pewniaków w drużynie Skorszy. Wyrównało się to posiadanie piłki w drugim kwadransie w przekroju na razie całego meczu tej 30 minut, które za nami. I tak przewaga po stronie gospodarzy. Łukasz Trałka jednak mocniej poszkodowany
w tym starciu, które oglądaliśmy kilka minut temu. No i Łukasz Piątek zaczął się rozgrzewać. Prawdopodobnie jeszcze przed przerwą będzie musiał zmianę przeprowadzić Tiobos. Tak, ale widzieliśmy w tej chwili Hubnika w akcji. Widzieliśmy, jak facet pracuje w defensywie. To on zablokował tą piłkę. A przebiegł bodajże ze 30 metrów, żeby tą piłkę zablokować. No na pewno jedno z ciekawszych transferów do naszej ligi. W przerwie zimowej. Tak, i z tego Polonia Warszawa powinna wyjść. Bo jeżeli Legii będzie tak wychodził pressing, to cały czas ten pressing będzie stosował. Jeżeli Polonia nie rozegra raz, drugi raz skutecznej tej piłki, żeby wyjść spod tego pressingu, to Legia będzie nakręcana jeszcze tą dobrą grą w defensywie, tym odbiorem piłki. Tym razem ucierpiał Rzeźniczak. Polonia musi właśnie w ten sposób zagrać odważniej, wychodzić do gry. Ktoś musi wziąć na siebie ten ciężar gry, zasłonić się, nie dać sobie odebrać tej piłki. Starcie z Gancarczykiem teraz przeprasza piłkarz Polonii. Piłka oddana ekipie gości. W ubiegłym roku dwa razy rozegrane mecze derbowe, dwa razy na Konwiktorskiej. Oba bez straty gola wygrała Polonia. Dzięki bramce Andreo to pierwsze spotkanie i dzięki trzem golom, które oglądaliśmy we wstępie do tego meczu. Debiut Macieja Skorży w roli szkoleniowca Legii. Za autu Czotra. Jeszcze jest na boisku Trałka, jeszcze on tutaj powalczył z Rzeźniczakiem. Jeszcze jeden aut wyrzucać będzie Polonia, ale już blisko pola karnego. Mierzejewski tam pilnowany tak do spółki przez Radowicza i Cabrala. Czotra, pole karne, wybija Astis. Trochę krótko, Bruno ma na koncie kilka goli strzelonych z dystansu. Bruno nie zorientował się w tym zagraniu. Jakuba Tosik. Brdoliak wyprowadza kontrę Legii. Piątką legioniści, znów pokazuje się tam Chubnik. Ale nie przebił tej piłki Brdoliak za linię obrony Polonii. Lewa strona boiska, Wawrzyniak. Wraca Rakpał, Wawrzyniak do Kucharczyka. Dostał chyba piłkę pod nogi albo ciut za siebie. Jest szansa, w tej chwili widzimy pięciu piłkarzy Polonii Warszawa przeciwko pięciu piłkarzom Legii. Trochę za długo, już jest powrót. Zobaczmy, pięciu zawodników obok Trałki, przesunięcie. Legia dzisiaj w defensywie gra doskonale. Jodłowiec. Teraz w linii obrony Polonii na pozycjach stoperów. Petrasiak, Kokoszka to są ludzie, którzy jeszcze potencjalnie mogą na tych pozycjach grać. Na transferach Sadloka i Kokoszki. Tutaj ma w czym wybierać trener Polonii. Dobrze, Jodłowiec. Chłopnik przed chwilą widzieliśmy, Sadloki wygrał taki pojedynek ciało w ciało, zasłonił się, zgrał tą piłkę. Już było komu grać. Wawrzyniak, wymiana piłki z Cabralem. Bruno jedną odrzucił, Wawrzyniak wyrzucać będzie aut. Wszyscy z wyjątkiem Skaby na połowie Polonii. Walczy Kucharczyk, walczy też tam z przodu cały czas Mirosław Radowicz. Znów stały fragment gry, znów będziemy oglądali wrzutkę w pole karne Przyrowskiego. Tym razem Radowicz będzie ustawiał piłkę. Sześciu graczy Legii w polu karnym. Komorowski dobrze gra głową. Chłopnik też tam się przepycha z Sobiechem. Hubert Siewicz daje sygnał piłkarzom, że on wszystkie te przepychanki widzi i że prosi, aby jednak gra była zgodna z przepisami. Za krótka, za niska ta centra. Jeszcze Cabral. Poprawił Tosik. Nabiegał na tę piłkę z całej siły. Uderzał Mirosław Radowicz. Jeszcze jedna wrzutka i przed szansą był Michał Chłopnik. Tak, nie wydawało się za niskie trochę dośrodkowanie, że ta piłka nie przejdzie, nie ma prawa przejść. A widzieliśmy i Chłopnik jeszcze, Rzeźniczak tam tą piłkę, no nie, Rzeźniczak już miał daleko, ale Chłopnik miał
naprawdę dobrą piłkę, mógł ją strącić. I to też była sytuacja bramkowa. Coraz ciekawiej radzi sobie tam na tej lewej stronie Kucharczyk. Łamie tę akcję bądź do strzału z dystansu. Raz próbował zaskoczyć Przyrowskiego, bądź do takiej ostrej, dość dobrej centry, jak przed chwilą. Faulowany Manu. Nie wiem, czy to jest większa szybkość dzisiaj piłkarzy Legii, lepsza dyspozycja, czy determinacja powoduje to, że szybciej doskakują, że są agresywniejsi. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o grę ofensywną Polonii Warszawa, niewiele im pozwalają. Niewiele pozwalają rozegrać tą piłkę, bardzo szybko przerywając ją. Przed nami końcowe minuty pierwszej połowy meczu. Przewagę ma Legia. Nieliczne sytuacje pod bramką Skaby i tak naprawdę chyba tylko jedna, którą póki co zapamiętamy. Dobre pojedynki. Sadloka z Hubnikiem. Myślę, że dla niego to też jakieś wyzwanie. Powalczyć, pokazać, że jestem lepszym piłkarzem. Uwaga, Mierzejewski, Skaba. Mierzejewski, pusta bramka. Adrian Mierzejewski zdąży. Dlaczego? Skaba wrócić. Dlaczego tego nie strzelał? Mierzejewski utrzymał się. Kto wie, co by było, gdyby się przewrócił. Tam Skaba go zahaczał. Ależ to była świetna sytuacja. Wydawało mi się, że nie dojdzie do tej piłki Mierzejewski. Udało się i było blisko wyrównania. Zobaczmy tę sytuację jeszcze raz. Zgranie z Obiecha. No i nie może tak takiego błędu popełnić Komorowski. Ale mógł próbować strzelać. Miał na lepszej lewej nodze tą piłkę. Był duży kąt. Hubnik do linii końcowej. Wywalczył Czech rzut rożny. Ożywiło nam się znów widowisko. Znów parę ciekawych minut. Sadlok, Hubnik grają na siebie już trzy takie pojedynki. Na razie jest po remis. Hubnik jest pod bramką. Dośrodkowywać będzie Cabral. Poprzednia centra bardzo ostra, bita w światło bramki przez Argentyńczyka. Brdoliaka, który też potrafi tu zbiegać na krótki słupek. Tak strzelił bramkę w meczu z Widzewem w Łodzi. Pilnuje Trałka. Popatrzmy, Przyrowski. Tym razem centra była zdecydowanie lżejsza. Daleko Przyrowski. Nie dotarła ta piłka do Gancarczyka. Cabral faulowany przez Trałkę. Śmiano się, że Trałka to najbardziej zadowolony z tego, że Borysiu pauzuje za kartki, bo akurat tak się zdarzyło, że w dwóch ostatnich w meczach derbowych, tak. Ariel Borysiuk nie szczędził tutaj razów rywalowi. Ale walka jest twarda na boisku i bez Borysiuka. Decyzja, aby do tej piłki dopaść, strzelić. Kucharczyk nie trafił jednak zbyt czysto. O, mamy tutaj Ariela Borysiuka. Twarzowa czapeczka. Miejmy nadzieję, że już za tydzień, dwa nie będzie potrzebna nikomu na stadionie. Z utęsknieniem czekamy wiosnę. Astis, Manu! Chciał tutaj nabrać czotrę, ale nie dał się. Tak, ASL. Kolejny raz. Zobaczmy, 25-30 metrów odebranie piłki. Manu! Tym razem wybija i Jodłowiec, ale piłka zostanie w boisku. Przynajmniej do momentu, jak pilnował tego Manu. Tak, i to jest bardzo ważne, takie zagranie piłki wyprowadzające kontrę. Ta piłka musi być dokładna, dobra. Jeżeli tutaj dobrze piłki nie będą rozgrywane, nie ma szans na dobrą kontrę. Mówię tutaj o Polonii Warszawa. Ale wcześniej mieliśmy potwierdzenie tego cały czas. Już mamy ponad 40 minut i Legia konsekwentnie, cały czas po stracie odbiera tą piłkę, zagęszcza środek i naprawdę myślę, że to jest taką Legię chcielibyśmy oglądać. Jak już będzie otwarta ta główna trybuna, to i nie będziemy musieli kamerami wyszukiwać tutaj znanych
osób na poszczególnych sektorach, tylko będą chyba siedzieć w jednym miejscu. Ale to na dniach już ma być całość stadion Legii udostępniona. Astis zatrzymuje Gancarczyka. Nie jest Gancarczyk to jakimś motorem napędowym na tym lewym skrzydle. Trudno mówić tutaj też o jakiejś współpracy dobrej z Czotrą. Myślę, że trochę jest zawiedziony Tio Boss. Manu, uciekł Czotrze, Manu. I dobrze wystawił tę piłkę z Kucharczyk. Znów nie najlepiej ją trafił. Ale wie Kucharczyk, w którym momencie zbiegać do środka. Wie, w którym momencie on może takiej piłki się spodziewać. Tak, Manu był za szybki dla wszystkich. On najszybciej by tam najbliżej bramki dośrodkował. No nie bardzo było komu tą piłkę dograć. Gancarczyk. Już tutaj miał za plecami Rzeźniczak. Astis zbyt ostro w starciu z Sobiechem. Już po tej sytuacji Mierzejewskiego będziemy mogli Polonii zapisać dwie szanse na gola w pierwszej połowie. Radowicz zdążył odegrać. Przywilej korzyści zastosowany przez sędziego. Kucharczyk szerzej jeszcze do Wawrzyniaka. Wawrzyniak, Kucharczyk tam stara się uciec Tosikowi. Wawrzyniak podciągnęli ładnie tą lewą stroną akcję legioniści. Cabral nie ruszył w pole karne. Trudno byłaby przejął tę piłkę zagraną przez Kucharczyka. Brdolia. I też niedokładnie kapitan Legii. Chaotyczny ten atak gospodarzy. Już chyba troszeczkę myślą piłkarze o przerwie. Rzeźniczak. A może jeszcze nie. Przyblokowany nieprawidłowo Chubnik. Wychwycił to asystent sędziego. Oj. Tak a propos przeżyć Łukasza Trałki w meczach derbowych, a potem faul na Chubniku. I Alejandro Cabral wrzucać będzie piłkę tym razem z rzutu wolnego. Cabral, 45. minuta. Wbrunęła ta piłka dość wysoko i bezpiecznie, w bezpiecznej odległości od głów piłkarzy Legii. Z przodu Gancarczyk, od prawej strony próbował wygrać pojedynek z Rzeźniczakiem. Bez powodzenia. Trzeba podkreślić dzisiaj dobrą grę Rzeźniczaka. Naprawdę tutaj na prawej stronie sobie radzi. Teraz też widzieliśmy z Gancarczykiem, który jest od niego szybszy. Nie dał mu się właściwie rozpędzić. Był cały czas blisko niego. I Gancarczyk wyjechał za linię autową. No, może się tylko Łukasz Piszczek prezentuje reprezentacyjną klasę na prawej stronie obrony. Może tutaj się nam rysuje kolejny, dość pewny kandydat do reprezentacji. Chubnik nie dostał tej piłki. Mało widoczny jest dzisiaj Bruno. Można się byłoby po Brazylijczyku spodziewać troszeczkę większej odpowiedzialności za grę. Tym razem on zaczął tę akcję jakby wywołany do tablicy. Mierzejewski po rykoszecie. Będziemy mieli jeszcze rzut rożny. I to będzie chyba ostatni akcent tej pierwszej połowy. Szczęśliwie dla piłkarzy, że tuż przy zejściu do szatni, więc nie będą mieli daleko. Ale zobaczymy, co tutaj z tego stałego fragmentu gry wymyśli Polonia. Mierzejewski, odchodząca piłka, wygłówkowana przez Rzeźniczaka. Rakwał faulował Manu. I teraz Patryk zarobił rzut o kartę. Jak się okazuje, nie rzut rożny, ale żółta kartka była ostatnim akcentem tej pierwszej połowy. Ukarany Patryk Rakwał po raz drugi w tym sezonie. Teraz jeszcze raz to starcie widziane okiem naszej super zwalniającej kamery. Ostatni gwizdek Huberta Siewicza, który sprowadzi oba zespoły do szatni w derbach Warszawy. Po 45 minutach 1-0 prowadzi Legia. Samobójczy gol Sadloka, wypracowany głównie strzałem Michała Chubnika po bardzo dobrym ataku Legii, Radowicza i Chubnika.
tej pary. Taki jest wynik. Polonia miała dwie swoje szanse. To zdecydowanie za mało, żeby wywieźć stąd korzystny wynik. Jeszcze raz akcja Radowicza. Strzał Hubnika. Interwencja Przyrowskiego i pech Sadloka. To wszystko miało miejsce w 26. minucie spotkania. Mamy już rozmówcę.